Siemanko, dzień dobry, z zabrudnej szybki naprawy tego oto egzemplarza najtańszego XT70 w dzisiejszym materiale, następna część. Ile się uda zmieścić, zobaczymy. Jak widzicie po tytule materiału, udało się to naprawić. Mamy wstępną diagnozę na cylindrze pierwszym, będziemy tam wymieniać, zamieniać. No i dowiecie się wszystkiego z tego materiału. Jeśli to było dla Was ciekawe, pomocne, to możecie coś zostawić. Jeśli gadałem głupoty, to też mnie poprawiajcie. No i co? Zapraszam Was na materiał filmowo podobny. No i dobra. Cewka wygląda tak. Nie wygląda jakoś źle. Oryginał, Denso, Fomoco. No tutaj troszkę delikatnie coś gumka, ale w środku ładnie. Świeca. No góra nówka. Ale tutaj to już nie wygląda tak fajnie. Jest tutaj taka jakby trochę mokra, ale tak jakby zakamieniona. Może to tylko świeca. Wykręciłem sobie też ostatnią, szóstą, ale właśnie. Tutaj jest trochę inny układ niż zazwyczaj, bo rozrząd jest z tej strony i całe napędy, wszystko, chociaż tak, dobrze mówię, w 3.2 tu mamy wszystkie napędy, osprzęty, dlatego też tutaj się znajduje alternator pod spodem, tutaj się znajduje kompresor klimatyzacji i tak dalej. To jest trochę taka inna konstrukcja, 3 litrówka, T6 to są dość zbliżone też konstrukcje. Też ten cały osprzęt jest zawsze tutaj. Dlatego nie wiem, czy numeracja nie jest też na odwrót, bo liczy się, pierwszy cylinder liczy się od rozrządu. Tak teraz coś głośno myślę, ale nie wiem, czy mam rację. Tak wygląda świeca z tego jakby od tej strony, czyli szóstego albo pierwszego. Wygląda o wiele gorzej, w sensie jest bardziej zawalona takim jakby kamieniem. Nie wiem, czy to kamera dobrze teraz uchwyci, ale wydaje mi się, że widzicie, o co chodzi. Sama cewka wygląda dobrze. I teraz to zrobimy. Jeszcze nie będziemy mierzyć kompresji. Zamienimy. Zamienimy cewkę i zamienimy świecę. Jak na komputerze wyjdzie, że teraz będzie misfire na szóstym, to znaczy się, że któreś z tych dwóch rzeczy zawiodło. Potem zmienimy jeszcze raz. Ale grzeje się tak GoPro, ludzie. Zamienione. Świeca i cewka. Zobaczymy, jak to teraz wpłynie na polenie tego auta. Czym zostawiłem w środku? Polimy na tak laptopa, żeby już od razu coś było widać. Przytrzymać dłużej. Dobra. Mamy to. Connected, connected. Dobra, idzie się coś zmieni. Na razie sobie wycieraczkę włączyłem, teraz nadal przerywa. Nie no, idzie na pierwszym cylindrze. Czyli to nie jest ani cewka, ani to nie jest świeca. Dobra, pozostaje wtrysk. To raczej dobry znak. Dobra, dobra, dobra. Jest iskra. Zero misfajerów. Pojedziemy
gazie, proszę Państwa. Jak jedziemy na gazie, to jest wszystko w porządku, tylko on się w pewnych momentach tak jakby przełącza na benzynę i wtedy powstają misfajery. Powstało ich 20. Teraz nie ma żadnych. Ale o dziwo, bo on na początku nie chciał na gazie jechać. To źle działało na gazie. Więc sądziłem, że to coś będzie od cewki albo właśnie od świecy. A to okazuje się, że walnięty jest wtrysk. Jak jest wtrysk gazowy, no to fura działa normalnie. O dziwo, nie ma mi swojego. Mam jeszcze jeden pomysł, żeby się podpiąć do instalacji gazowej, zobaczyć co ona mówi za błędy, bo ona może mieć, trzeba by jej autokalibrację zrobić, mapę może mieć zebraną złą od wtryskiwaczy benzynowych, bo ona się uczy też. Widzicie? Ma takie. I wtedy pewnie pojawiły się misfajery. Są jakieś? Są. Widzicie? 31, 32. 33. O, teraz lecą. 50. Na tym pierwszym cylindrze. Połączyłem się jeszcze tutaj na gazie. No, chodzi na wszystkie cylindry wtedy, ale też nie jest to taka praca gładka. No i takie rzeczy, może ktoś mądry mi powie, bo na gazie to tak średnio, że ja to umiem podłączyć. Wiem, że tutaj jest coś takiego jak autokalibracja, ale autokalibracja będzie działać tylko wtedy, jak będę miał wszystkie wtryski benzynowe sprawne. A też trzeba sobie tutaj te mnożniki i tak dalej, te ciśnienia poustawiać. Może ktoś mądry tutaj coś mądrego mi powie, co na tych wykresach widzi. Bo wtryski mają przynajmniej 10 lat. I wymagają wymiany według mnie. Był jeden błąd, że wtryski w pełni otwarte, sprawdź lampę czy coś takiego. Dopompowałem sobie kółeczko, to co, może by jeszcze umył tego brudaska, co? I tutaj pod maską też trochę, żeby to, żeby tutaj człowiek tak nie brudził i tutaj te paprochy wszystkie wymieść. I może by go odkurzał też. To nie jest zły pomysł. No tutaj też jest dywanik, tylko kierowcy nie ma tego dodatkowego. Tak też uczynię. Dzień dobry, kolejnego dnia. Tutaj akumulatorek trochę się doładowuje, bo on jest ciągle słaby. Nie wiem, czy nie będzie trzeba go wymienić. Trochę też wygląda na wiekowy, aczkolwiek może będzie dawał radę. Wczoraj skończyłem, bo auto było już ciemno, więc nie było co nagrywać. Auto jest umyte, auto jest wstępnie wyszorowane, znaczy wyszorowane, no przetarte jest, ale ogólnie widać, że ktoś kiedyś o to auto dbał, nie było mocno zapuszczone, wiadomo, było trochę brudu, bardzo dużo tych kłaków tutaj z tyłu było, na szczęście to był jakiś chyba maltańczyk czy coś takiego, to nie była sierść, tylko wiecie, takie sztywne włosy, które no prawie całe pozłaziły, ale jeszcze też tak nie do końca. Ogarnięte jest to auto już teraz z zewnątrz, ale oczywiście jak jest bardziej umyte, to wychodzi więcej rys. Tutaj też jest źle wklejona ta złą taśmą, jest to chyba zrobione to nad kole. Tutaj jeszcze dywanik, a to jest dywanik i plastiki z prawej strony, bo powiem wam co tutaj się stało, z czym do późne wieczorem, jeszcze po nocy nawet walczyłem. Chodzi o ten wzmacniacz i głośniki.
Tylko że rozmawiałem tutaj ze znajomym i to nie jest chyba wina wzmacniacza, bo tutaj, jak wspominałem wam, lało się z tej szyby. Dokładniej ona się odkleja tutaj w tym miejscu i po prostu puszcza się woda. I wtedy właśnie tutaj jest mokry dywanik i tam często też dostaje wzmacniacz, bo on leży częściowo w wodzie. On jest tam schowany pod fotelem. No i tutaj też było tak, że on był w wodzie. Tylko nie do końca zrozumiałem tutaj sprzedającego, czy właśnie głośniki przestały mu wtedy grać, czy jakoś później. W sensie głośniki grają, nie że całkiem nie grają, tylko są tylko i wyłącznie wysokie tony. I trochę to dziwne, że spaliły się cztery we wszystkich drzwiach, bo wszędzie wszystkie głośniki działają, ale grają tylko wysokie tony. Nie ma w ogóle basu, nie ma niskich tonów. Po przełączeniu, bo to jest dyno audio, więc takie najlepsze audio, jakie mogło wtedy być, po przełączeniu na kanał 3-way, tak się to nazywa chyba, no to wtedy zaczyna grać środkowy, a reszta gra właśnie tylko niskimi i ten środkowy już bas jakiś tam ma. Nie jest to super mocny, ale słaby akumulator, tryb oszczędzania mocy. Dziwne, bo teraz w tym momencie akumulator ma 13,5 V. On się ładuje. 13,3. Skacze coś. Może te wstyki są tutaj trochę takie. 13,4. Ale to takim prądem, takim napięciem ładuje. No słaby akumulator. Wczoraj właśnie dość dużo, no bo załączałem radio, wiecie, lampki się paliły. To trochę tego prądu tutaj uciekało. Kierownica nawet nie najgorzej wygląda. Jeszcze by ją trzeba troszkę było przetrzeć. Jest delikatnie tutaj już wyjechana. No i gałka jest wyjechana. Może kupię jakąś farbkę i wtedy też i ten fotel by się polakierowało. Zobaczymy, jaki będzie plan. Na razie jest najważniejszy plan. To jest naprawić mechanicznie to auto. Osłona ściągnięta, bo tutaj jeszcze sprawdzałem. Mamy martwy ten wtrysk, to już jest pełne. Jest on martwy, jak to stwierdziłem, a nowym narzędziem, pierwsza współpraca z Weworem, jeszcze się udało, bo różne rzeczy mi proponowali, ale zawsze to było coś, co mi się w ogóle by nie przydało, a nie po to czasem biorę jakąś współpracę, żeby coś leżało na półce, tylko po to, żeby mi się realnie przydawało, czy to w kamperze, czy jakieś wyposażenie, czy też jakieś narzędzia. No i tutaj takie narzędzie. Najbardziej zależało mi właśnie na cęgach i na amperażu, bo to dla mnie jest ważne, budując kampera i elektrykę, ale to możecie się dowiedzieć z moich filmów kamperowych. To nie film o kamperze. Tutaj mamy sobie taki wtrysk, który jest sprawny, przypomnę. No i teraz jak go sprawdzić? Jak sprawdzić wtrysk? Bierzemy sobie na oporność, bo tak na dobrą sprawę wtrysk to taka trochę cewka. I sobie sprawdzamy. Minus, plus. To już nieważne. Tutaj jedną ręką to mi tak trochę ciężko będzie. Ale postaramy się tutaj coś dotknąć i zobaczyć, co tutaj jest. No coś łapie. Słuchajcie. A. Ciężko mi łapie jedną. Teraz dobrze by było mieć. Chyba się tak zrobi. No właśnie. On ma tak około 13, 12,5, 13 ohma. Sprawny. A tutaj sprawdzałem oczywiście, który musiał się popsuć. Jak do każdego jest dojście dobre, tak oczywiście ten, który się zepsuł, jest dziad tam. Więc trzeba było troszkę się, że tak powiem, nagłowić, jak to zrobić, przedłużyć, że tak powiem, te wąsiki. No ale on pokazuje zero. Zaraz sobie tą właśnie listwę wyciągniemy i spróbujemy. Jak ona jest podpięta? Tu jest podpięta elektrycznie. A gdzie ona jest podpięta do benzyny? Aha, tam jest wpięta do benzyny.
gdzieś tam, tak? Nie, to jest wtrysk. Wtrysk, 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 wtrysk. Wtrysk, gdzie jest benzyna? Gdzieś tu musi być benzyna. Pięta. Nie widzę, nie widzę. Bo wtrysk benzynowy, no to musi być gdzieś wpięty w benzynę. Dobra, zaraz się okaże. Trzy śrubki do odkręcenia. Tylko dobrze by było tutaj sobie teraz trochę zrobić porządku, wydmuchać tutaj to wszystko, żeby nam jak najmniej tego piachu i tych innych rzeczy tutaj powpadało, więc idę po kompresorek. Troszkę tutaj poskrobię, poczyszczę i dopiero wtedy zacznę rwać tą listwę. Więc do zobaczenia za chwilkę. Aha, jak nie macie pod ręką kompresora, tak jak akurat w tym momencie ja, to zawsze pozostaje odkurzacz. Ale nie w wersji ssącej, tylko zazwyczaj odkurzacze mają też coś takiego jak wylot. I to całkiem naprawdę mocno dmucha. Całkiem naprawdę mocno dmucha. I można sobie wszystko ładnie wydmuchać. I chciałbym zauważyć, że prąd, który leci, to cały czas już korzystam z campervana. W sumie jeden panel jest podłączony, dzisiaj mam nadzieję będzie podłączony drugi, bo już mi przyszedł drugi regulator. Dobra, tu widać, a tu muszę mieć po prostu dwie ręce, tak? Było widać. No nie przewracaj się. Tak, widać? Widać, dobra. Mamy 12,4? Mamy. To jest ten sprawny, który dzisiaj dokupiłem. To jest drugi. 12,9. Trzeci 12,1, czwarty 11,9, piąty 12, trzeci 12,1, a teraz ten najważniejszy, czyli nasz pierwszy. Zaczyna mi tu kapać paliwo. Nic nie ma. Leci mi z tej listwy wszystko. Widzicie? Jest martwy. Nic się nie pojawia. Ja tutaj, żeby nie było, cały czas dotykam, tak? Plus, minus. Nic nie ma. Jak zewrę, no to wiadomo. Ale wtrysk jest ewidentnie uszkodzony. Dobra, wymieniamy. Dobra, stary wtrysk mam na wierzchu, już go ogołociłem z tych gumków i tych innych rzeczy. Niestety ta brązowa, ten brązowy o-ring był tak twardy i tak nie chciał zejść, że gdzieś tam sobie część poleciała. Ja to oczywiście robiłem pewnie w nieumiejętny sposób, do tego pewnie jest specjalny ściągacz lub trzeba to odpowiednio podważyć albo obkręcić albo coś. Ja do tego używałem jakiegoś starego noża. Ale udało mi się przyłożyć o-ring i ten taki kapturek tutaj, natomiast to jest luźne, a powinno być tak. Ten kapturek wtedy tutaj nie będzie latał. Natomiast myślę, że jak to docisnę, to powinno być szczelnie i powinno być dobrze. Nie powinno się tutaj lewe powietrze
dostawać, ale widziałem takie zestawy całych tych właśnie o-ringów i tego wszystkiego na AliExpress, może sobie zamówię. W ogóle widziałem te wtryski po 16-30 zł za sztukę. Tak się zastanawiam. Na pewno nie jest to taka jakość, ale nowe to nowe. Chociaż chińskie, nie wiem. Ale podkładki mogłyby się przydać, przynajmniej bym tutaj założył. Tu też zauważyłem, że to jest nadłamane. Nasi już tutaj wcześniej widocznie byli. Ciekaw jestem, czy to teraz będzie szczelne, bo tędy idzie paliwo i to się powinno tutaj jakoś zaklikać. Mam nadzieję, że się zaklika. Dobra, wracamy z tym. O, tutaj jest tu trochę brudno, ale nie będę tutaj nic skrobał, nic nie będę robił. Gniazda tylko na pewno przetrę, żeby tam było czyściutko. I zakładamy i próbujemy palić dziada. Dobra, widać, się odpala. A my próbujemy odpalić najpierw to, zobaczyć, czy tam wszystko jest szczelnie, czy to wybuchnie, odpali, czy coś się z tym stanie. Właśnie. I zaglądamy szybko. Paliwo się nie leje, jest dobrze. Tu jest wszystko ok. No i to. Zdrzyżuję, ale tylko delikatnie. Mamy dyskotekę? Czy nie mamy? Nie mamy dyskoteki. Dobra, odpalamy widę i zaraz się łączę, bo to chwilkę będzie trwało. Patrzcie to. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Not found. Wszystko na zielono. Patrzcie, naciskam read. Nic nie wyskakuje. Nic! Trójkąt jest, bo jest mało płynu do spryskiwaczy i tyle uzupełni. Dobra, zrobimy sobie jeszcze, czy idą jakieś misfajery. To się robi tak, że tu się naciska ECM w wehikle komunikacjon ECM engine control module. Zjeżdżamy sobie tutaj, to co nas interesuje, jakie parametry, ile strują nas misfajery. Wszystkie te, teraz jedynka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, piąteczka i szósteczka. I mamy wszystkie tutaj z boku. I mamy tak. Trzy. Counter the catalytic damage total, ale nie wiadomo z którego jeszcze cylindra. Ale z pierwszego. No co? Nie ma. Dobra, niech on sobie jeszcze pochodzi, tak? Nie przełączam go specjalnie na RPG, bo on jeszcze teraz będzie głupio na RPG, bo on się musi trochę nauczyć z benzyny, bo się uczył już z benzyny, że miał na pierwszym cylindrze jakieś misfajery i inaczej sobie mapę budował i tak dalej, bo to wiadomo i inna moc i tak dalej, bo sekwencja tak trochę ma. Poprawcie mnie, jeśli gadam głupoty. Pewnie częściowo gadam głupoty, ale to tak w mocnym uproszczeniu, że to tak powiem, to przekazuję. No, wszystko na zielono. No, jestem mega zadowolony, bo uwaga, uwaga, naprawiłem to Volvo za całe 100 zł. Czy wyjdzie coś jeszcze? No, zobaczymy. Na pewno wyszło trochę rzeczy, znaczy tutaj wiedziałem, że jest połamane. Jest połamane, działa, natomiast jest to brzydkie, trzeba będzie to, tym się zająć, skleić nie bardzo. Jest co? Trzeba to wymienić. Jest trochę rysek, jak wam mówiłem. Dwie felgi są trochę mocniej odskrobane. One były malowane i były szpachlowane.
trzeba by to było pouzupełniać jakoś i pomalować, żeby tak nie ten biały, to białe coś nie prześwitywało. Takich dziobków trochę powyłaziło i ogólnie no, auto wymagałoby jakieś polerki. Najbardziej to koło jest takie mocno, widzicie, odpada cały ten krawężnik, jak się jeździ. No, to za uparty pająk. Wczoraj w tym samym miejscu zrobił, on gdzieś tu musi mieszkać. Widzicie, jakie ładne tam amortyzatory? Niebieskie. Sportowe pewnie, to, nie? I to sobie cyka ładnie. Dobra, wkładam to. Trzeba jeździć. Sprawdzę. Tak? Tyle na ten materiał. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Udało się za 100 zł naprawić furę. Jestem jednak w czepku urodzony. No co? Jak się podobało, możecie coś zostawić. Jak jakieś głupoty gadałem, albo robiłem coś źle, to na pewno zostawcie. Niech się inni chociaż nauczą na moich błędach. Możecie zostawić subskrypcję, bo coś na pewno będziemy jeszcze nie tylko z tym Volvo robić. O, teraz dość dużo wieje. Ciekaw jestem, czy to będzie słychać na tej kamerze. No zobaczymy. Jeszcze nie robiłem tylko tego krótkiego shorta. Wrzucałem i jeszcze nie wiem, jak to dokładnie nagrywa. Tyle. Nie przedłużając. Cześć.